zerwać znajomość, ale trudno zapomnieć, gdy ktoś świat zasłonił sobą, z kimś nie mogłaś przestać gadać. Teraz się odezwasz, patrzyłaś mu w oczy, teraz udajesz, że go nie znasz. Wypłakujesz sobie oczy, mimo że nie chcesz go znać. Robisz się nieufno od kolejnych kłutych ran. Na jutrzejsze kłótnie wywołane są przez głupstwa. Pod wpływem emocji więcej słów przejdzie przez usta. Przydałyby się lustra, bo gdy widzimy to z boku, łapiemy dystans i odzyskujemy spokój. I znów siedząc w półmroku sama i myśląc, że jednak jest wspaniały, że chcesz mieć go blisko, ale ten obraz już prysnął jak medalna bańka. Ile razy to widziałem, mogę już liczyć w miliardach. Powtarzasz sobie w głowie, że fatalnie się zachował, ale wina w tym przypadku leży po obu stronach. Gdy kogoś kochamy, dalej możemy ranić. Gdy ktoś jest dla nas ważny, serce zaczyna krwawić. Każdy ma swoje zdanie i każdy z nas ma rację. Te sytuacje podkreślają chore relacje. Gdy kogoś kochamy, dalej możemy ranić. Gdy ktoś jest dla nas ważny, serce zaczyna krwawić. Każdy ma swoje zdanie i każdy z nas ma rację. Te sytuacje podkreślają chore relacje. Kochałeś ją nad życie, ale nagle cię znudziła i rok się skończył jak jedna krótka chwila. W końcu jesteś szczęśliwy, przynajmniej tak myślisz, ale nikt oprócz niej nie był dla ciebie tak bliski. Mijają kolejne dni, w głowie coraz gorzej, zastanawiasz się czemu. Powiedziałeś, że to koniec, miłość nie wybacza błędów. Już było za późno, żeby to naprawić i móc spokojnie usnąć. Nie uniósłbym ciężaru, tego jestem pewien. Jak ktoś, kogo kochasz, może zostać przyjacielem. W taką przyjaźń ja nie wierzę, ale muszę się z nią spotkać. Zawsze jest jedna strona, która nadal kocha. Wrócisz do niej, bo naprawdę tego chcesz. W najgłębszych zakamarkach serca wciąż czujesz więź i każdy najcichszy szept rozsadza cię od środka. Wyznajesz jej miłość i następuje rozpad. Gdy kogoś kochamy, dalej możemy ranić. Gdy ktoś jest dla nas ważny, serce zaczyna krwawić. Każdy ma swoje zdanie i każdy z nas ma rację. Te sytuacje podkreślają chore relacje. Gdy kogoś kochamy, dalej możemy ranić. Gdy ktoś jest dla nas ważny, serce zaczyna krwawić. Każdy ma swoje zdanie i każdy z nas ma rację. Te sytuacje podkreślają chore relacje. Mimo że nie był ideałem, to i tak chciała z nim być. Gdy spytała, co jest najważniejsze, powiedział ty. Dla niego była jak powietrze, jak pozytywny impuls do tego, by w końcu coś ułożyć sobie w życiu. Na początku było pięknie, spacery, splecione ręce i z upływem dni chcieli czasu spędzać więcej. Gdy ufał i bezgranicznie, to w końcu się otworzył. Wtedy nie wiedział, że to powód zmarnowanych godzin. Ona zaczęła się wahać, on nic o tym nie wiedział. To był koniec, przy słowach, które wypowiedział. I tak przez dwa miesiące wyrzucała go z serca, bo z każdym dniem rozłączył. Coraz bardziej się w to wkręcał. Był szczęśliwy, po oczach widziałem, że bardzo. Ale świat, w którym żył, to jedno wielkie kłamstwo. Chciała z nim porozmawiać, w końcu znalazła siłę. I coś, co trwało ponad pół roku, skończyła w chwilę. Gdy kogoś kochamy, dalej możemy ranić. Gdy ktoś jest dla nas ważny, serce zaczyna krwawić. Każdy ma swoje zdanie i każdy z nas ma rację. Te sytuacje podkreślają chore relacje. Gdy kogoś kochamy, dalej możemy ranić. Gdy ktoś jest dla nas ważny, serce zaczyna krwawić. Każdy ma swoje zdanie i każdy z nas ma rację. Te sytuacje podkreślają chore relacje.